looking back, 'cause I was in over my head. Every time I'm losing track, I choose a different road instead. What if I believe we can always find a way? Not afraid to be real, it's all here. What if I don't leave when I just wanna hide away? Take control of the wheel, I'm right here. Watch me fall and rise again. Cold blooded till the end, as I stand unaffected. Tak jak teraz. Tak jest. Dobra. Dobra. Elegancior. Siemano ludziska, siemano. Dzisiaj specjalna, szybka edycja. Jak widzicie, no nie widzicie, ale ręce widać. Rotkerka specjalnie dla was, bezpośrednio z Japonii, ze składu celnego. Będziemy otwierać najnowszą miażdżunię. Okej, okay, mamy coś do porównania. Tak, no nie potnijcie tylko tego nożem, dobrze, no nie nożem tylko mówią. Ale tu mam przygotowany, czyli nie tym. Co mam skombinować zamiast? To wy tam odpisujcie, sobie mi zaraz powie, a ja tutaj powiem, co tutaj jest. Trzeba to czcić, tą podkładkę. Tak jest, tą ręce widać, no. Niesione, tak, tu jest pobożnie, no jak z jajeczkiem, tak chodzimy, śpiewamy. Bardzo delikatne.
Także uwaga, nie wolno po tym chodzić. Nie wolno używać się w zastępstwie parasola i nie używać noża, bo pewnie można przy otwieraniu rozciąć tą podkładkę. No to dlatego noża weź nie ten. Nie napisali, czym to otwierać, ale weź czymś plastikowym, jakąś linią albo czymś. Chłopaki, potrzebuję waszej pomocy. Skombinujcie mi plastikową linijkę. No. Dobra, Adam już poleciał. Dzięki, Miki. Także powiedz, co to jest w ogóle, skąd to przyleciało? O cenach nie mówmy, bo to są w ogóle... Przyleciało, czy nie przyleciało, czy przyjechało, nie wiadomo. Miliony monet w ogóle, miliony monet ludzie, to jest w ogóle... Podało miliony monet, a jak już się zapłaciło, to okazało się, że było kilka pytań z agencji celnej DHL-a. No i po tych pytaniach stwierdzili, że jednak trzeba coś doliczyć. Trzeba coś doliczyć, doliczyli jakieś 25%, co trzeba było uiścić. Pomylili adres, także musiałem przekierować na punkt odbioru In Medio. Ale. Nie zagówki, no. Jakość tej podkładki to jeszcze jest mało, nie? Jakbym musiał przebiec 1000 metrów w błocie po przeszkodach, jakiś survival race dla niej, to jeszcze pewnie bym się zdecydował. Być może więcej nie. Także jest to drobna cena za prawdopodobnie fajną jakość. Zobaczymy zaraz pewnie. Rozmiary, jak widzicie, są dosyć spore. Ładny karton. Jest pytanie z czatu, czy ten kieliszek to jest dla pączka tam pęknięty taki? Nie, to jest wlepka dla pączka. Taki kieliszek, po pierwsze, z racji tego, że jest pęknięty i wszystko tutaj, co wleciało, no to ulewało, a wiadomo, że nie można marnować. A po drugie, pączek nie pije z kieliszków, tylko ze szklanek. W sumie też racja. Także tą sprawę, tą kwestię mamy rozwiązaną. No i wymiary pudełka. 53,5 cm na 47. O, bydle. Takie duże bydle. Mamy linijeczkę plastikową, przezroczystą, być może nie będzie widać. I tu mamy chyba zamknięcie. Jeszcze się temu dokładnie nie przyglądałem, także zaczynamy. Zaczynamy opening. Nie wiem, czy ta plastikowa linijka da radę. O, być może. Da radę. Plastik jest silny, człowiek. Hop. Idzie. Jeszcze druga strona. Hop. Już pierwsze spoiler. Coś tam jest w środku. Coś przysłali, no. No i raczej to nie jest cegła, także... Dobra. Jest prośba, żeby nie poprzeć linijki, ale raczej chyba nie da rady. Stary odkupi, to dajcie spokój. Zawartość jest w środku ważniejsza, jak ta wasza linijka, dzieciaki. Dajcie spokój. Stary odkupi 20 linijek. Ale to jest do szkoły. Bo może ma wartość sentymentalną. No chyba, że tak. No ale ty masz do roboty. To jest jednak. Nie będzie szkoły bez roboty. Tak jest. Dobra, mamy to. Rozcina jak Zorro. To jest chyba właśnie do tego linijka przystosowana. Co my tu mamy? Nie wiem. Pierwszy raz otwieram. Kłozę pewnie już zaciesza, bo wie. W pudełku jest drugie pudełko. O, co za niespodzianka. Nie spodziewał. Też tekturowe. Dobra, to odkładamy dalej. Też tekturowe. Możemy tutaj przeczytać Ninja, o. FX, Artisan, Raiden, 55 i 3. To jest wszystko, co mogę tutaj przeczytać. Tam nie ma twoich danych, to daj bliżej do laptopa. Jak nie ma twoich danych, to daj bliżej do laptopa. O. No, teraz... to jest oryginal normalnie. Patrzcie, po japońsku napisane, że to jest normalnie oryginal normalnie. FX, Artisan. Tak jest. Flaga Japonii, człowieku w kolorze. No to nie są żarty, to są poważne rzeczy, ludzie. To są naprawdę poważne rzeczy. I tutaj, jak możecie zauważyć, jest taki dynks, że można sobie powiesić na ścianie, tak? Można powiesić przed otwarciem, no, to też dobre jest. Albo w ogóle, no, produkt kolekcjonerski, nie? Tutaj hop, na ścianę, jak znalazł. No. Tu ładne logo Artisana, ale różni się chyba od tego, który jest tutaj. O. Tak. Macie do porównania, jedno, drugie logo.
Ładnie nawet twoje te. Tego drugiego pudełka nie wyrzucaj. To pierwsze to wywalę, to drugie na Allegro pójdzie za dychę. Dobra, Sebi, będzie na kanał. Mamy taki dings do otwierania, że skorzystam z niego. To jest coś. Warning regarding most wide handling. Okej. Po angielsku piszą. Nigdy tego nikt nie czyta. Dobra, jak są problemy, zajrzymy do instrukcji. O, leci. No, do DHL-em przyszło. O. No, jest. Widzę ją. O. Widzę ją. Nie jest taka twarda, jak mi się wydawało, że będzie. Mięciutka widzę. Jak dupa węża będzie. A jaka śliczna, zobaczcie. Jakie to duże jest. To jest wersja XL i wersja mid. Wersja mid jest najtwardsza, najcieńsza. Tak to wygląda. Jest dosyć elastyczna. To jest bomba w ogóle. Jest taka lepka guma fajna. Może by się trzymało, no. No. Zobaczyć, czy się będzie chciało przesuwać. Na dywanie nie chce się przesuwać. Zobaczymy, jak ten. No, podobnie jak Gigantus Razera, też podobnie. Goliatus. Afortech i Flata. Dobra. Tu mamy takie rzeczy Afortecha w porównaniu. Tu mamy Lodi i Goliatusa. No, tu mamy Artisanka. Także z tej strony ładne logo. Może pokażemy bliżej. Też tu do kamerki. Ładnie widać, ładnie. O, made in Japan. Uj, po japońskiemu normalnie, no. Japan. Ile to tygodni szło? 3-4? Ja pierdziu. O. Okej. Okay. Dobra, jakie to wymiary były? 40? Teraz zobaczymy tutaj. No właśnie, weź zobacz. 40. 49. Na 42. Ty, to jest większe od tego mojego king size'a nawet. Ja mam 46 tutaj. 49. Ty, to mi się na biurku nie zmieściło. A w drugą stronę? 42 chyba. Jeszcze raz sprawdzę. Wielkie. No, całe 42. Naprawdę to jest wielkie, no. Dobra, tu mamy moją obecną. Tu mamy Super Lighta. Zmodyfikowanego. Icy dwójki. A i to jest. I to na tym. I na tym grałeś wcześniej. Dobra, zjechał. O kurde. Dobra, jest moc. No jest moc. No. Ta była szybka. Ta była szybka po zakupie. No i jeździła całą podkładkę. Już nie chcę tego robić. No jest różnica generalnie, no. Dopiero się na dywanie zatrzymuje. Dobra. No. To teraz Sensitive gdzieś tak dzielimy na trzy, bym podejrzewał, co? Powiem ci, że jest opór. Jest opór. Taki przyjemny. No wygląda to dobrze. Jeżeli zachowa swoje właściwości, czyli to, co było w reklamie versus rzeczywistość, to myślę, że to będzie fajna podkładka. No, takie są koszta, niestety, myca. Takie są koszta profesjonalnego grania w dywizji trzeciej, niestety. No, to nie ma żarty. To jest, my jesteśmy z Linkiem w teamie, no, także to nie ma żartów, no. Nie ma żartów, no. No, tak samo ślizgam, przynajmniej staram się. Aha, Klozet tu podpowiada, że on ma X-Softa, bo ja ci czytam czat teraz. I tak. Ma taką grubszą, nie? Bo ona jest cienka tutaj. To jest, ja wiem, z 2 mm. Aha, nie. On ma grubszą, tak? Okej. Okay. Tak, ona jest po prostu grubsza i większa. To znaczy, jak zrobisz jakiś test zapalniczki, to widać, że... No właśnie, tutaj nic nie... Bo tam czytałem na stronie, no to tam faktycznie jest napisane,
że ta X-Soft jest dużo, że ona jest tam, no to znaczy jest różnica generalnie chyba, nie? Jakby w speedach będzie różnica. O, teraz ją zarzuca trochę, nie? Jest ok. Czekaj, jak on ma tego softa. No to jest fajne, można się tak pobawić tą myszką. Czekaj, a Close masz też XL-a czy mniejszą? Ty ten XL duży, nie? Aha, on ma tak, jeżeli ty masz mida, to masz tak, speed excellence, stopping average'a i stability excellence'a. A X-Soft jest tylko average speeda, czyli jest wolniejsza będzie. Tak jest, ale to i tak jest sobie dosyć duża prędkość, bo kolejne wersje FX-ów mają różne powierzchnie i różne prędkości, nie? Także masz jeszcze kilka wersji w tą stronę i chyba jedną wersję w tą stronę na prędkość, czy jeszcze szybszą, ale ta już jest z jakimiś elementami szkła i ściera ślizgi. Ale ona jest naprawdę wielka. Ty masz te klawiaturę wtedy trzymasz na. Te klawiaturę wtedy trzymasz na tym, na podkładce trochę? No, być może tak. No bo to jest naprawdę. To jest większe. No ja myślałem, że ja mam kurde wielką podkładkę. Mogę tak sobie położyć. Ale to jest naprawdę. No ale nie, to jest bzdura, no bo to będziesz tracił. Ty, no ja mam 46 cm podkładę. No i mi to zajmuje kurde, no jedną trzecią biurka, jak patrzę, nie? No ja powiem ci tak, jeżeli to ustawimy w ten sposób, jak mam, nie? No ale to jest trochę inaczej, bo tam klawiatura ci się męczyła. Tu mamy rękę na klawiaturę, bo jest takie już. Zwykle trzeba by to było wypręć, żeby zniknęło, ale tutaj mam klawiaturę. Korzystam tu. Nie? To teraz zamienię to na to tutaj. I rękę będę miał tu. Na klawiaturę mogę tak dać. No, to jest ok. Myślę, że u mnie jest ok, bo ja mam taki właśnie rozstrzelony zestaw. Czat mówi, znaczy czat, no Closet tu generalnie mówi, żebyś sprawdził, czy się na biurku nie ślizga, ale na razie chyba nie ma jak sprawdzić, no bo kamerę żeśmy tutaj podłączyli, na razie chyba nie sprawdzi na biurku, czy się mu nie ślizga. Możemy sprawdzić tego jeszcze, o. Na kartonie. O, na kartonie możemy sprawdzić. O. Jest opór, ale da radę ją przesunąć. Okej. Okay. A to nie, na biurku to będzie stała jak ten. No jest taka fajna ta powierzchnia, nie? Zobaczcie sobie, że jak tam tak super blisko, nie wiem na ile to będzie widać. To są takie... Widać. Dropowatości widać, no. No. Widać, no. No i jest dosyć elastyczna, nie? A czy ona mi trochę przypomina takie stare, jak kiedyś się miało te, takie jak żeśmy mieli wszyscy, materiałowe podkładki, takie z różnymi... Ze różnym świrowaniem, czy się kiedyś grało, ale kiedy to było, nie? To jeszcze jak makler wąsów nie miał. Takie tu. Nie, jeszcze, nie, jeszcze takie bym, jeszcze bym znalazł taką. Jeszcze bardziej, jeszcze, a też grubsza taka, ale właśnie takie totalne materiałowe kiedyś były, nie? To każdy miał taką. Okay, pamiętam. No. Nie, bo ten Gigantus Speed, no to jest trochę grubszy jest. Też ma fajne obszycie. W ogóle to obszycie to jest jakieś, nie wiem, atomowe. Ktoś to atomami, kurczę, składał. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerce, bo nie jest dobrej jakości, ale ta jakość tego obszycia to po prostu jakiś uber kosmos. Nie, no widać, całkiem widać nieźle. Myślałem, że ta kamerka nawet daje radę. Słuchaj, pytanie jest kolejne, że kolor, bo to nie jest czarne, co to jest? Co to jest? Taki. To musiałbym żonę zawołać, bo ja to nie. Czyli przyjmujemy, że czarne, no. No tu jest czarne. Właśnie, to jest takie. No takie prawie czarne. Nie? Prawie czarne. Może. Odrobinkę białego, jakby do tego dodać. Nie wiem tam. Nie zero, tylko nie wiem. 10, 15. RGB. Jest jakby taka faktura bardziej na poziomo zrobiona niż potem nowo.
No, no nie, zobaczymy. No, jestem w łóżku. No. No dobra, powiedz kiedy wbijasz? Czy dzisiaj jest pałowanko cały dzień i dopiero jutro wbijasz? Czy dzisiaj już grasz na niej? No nie da rady, żebym tyle wytrzymał. Okay. Musimy od razu przetestować. Ty wiesz co trzeba zrobić? Trzeba zrobić chyba. Tego laptopa jesteś w stanie ustawić tak, żeby ci albo kamerka pokazywała rękę na myszce, jak grasz, jak proplayerzy? No, musiałbym zrobić coś innego. Myślę, że musiałbym podpiąć iPhone'a kablem do kompa i jakieś mocowanie załatwić. Na razie mocowania nie mam. No nie, no to tak. A taki handler jak do... A kamerki jakieś na USB nie masz żadnej, nie? Nie mam. W dwóch lapkach i w telefonach. Także. A telefonów nie mam jak zamontować. No a w Androidzie jeszcze można pod USB podobno, ale ja nie mam Androida, pewnie też nie, bo też iPhone'a masz, nie? No nic, będziecie musieli mu wierzyć na słowo, że mu się dobrze gra, ale myślę, że mu się będzie dobrze grało, no. No już mi się na tym sprzęcie dosyć dobrze gra. Nie ma na co narzekać, nie? Nie, no pewnie, że nie ma co narzekać. Tego naprawdę jest wielka, nie? 40. Aha, dobra, mam specyfikację. 49x42 i ona jest 3 mm grubości tu jest faktycznie, no. No to ten Goliatus będzie miał 4, 5. No, zresztą na przydziałku możemy zobaczyć. Tam jest więcej oczywiście w rejonie takich rzeczy. Najmniejsza ma 24x21 cm, ale to jest maleństwo. 24. Tutaj przyszła, ale była złożona. O nie, no to maleństwo. Wyprostowane. 24 to w ogóle kto to gra? 24, 21. To na rączki dla maklera taką malutką trzeba byłoby zamówić, no. Chociaż nie, dla maklera to XS chyba, nie? Nie produkują na XS. Cześć, Adam. Thickness 3 mm. No niby są takie same, ale Artisan jest cieńszy. Wiesz? Tu jest napisane też 3. Ale pewnie chodzi o tę powierzchnię, ale trochę nam się to przycie wytarło, to... To się wydaje grubsze. Dobra. To co? To tyle openinga, mili Państwo. Obiecane było. Myszka lata jak szalona. O, jest moc. Jest moc. Jest moc. Ja no jakby nie mówił, no Dywizja Trzecia zobowiązuje, no. Ja myślałem, że to będzie bardziej plastikowa podkładka, myślałem, że będzie bardziej tarła mi ślizgi czy coś, ale to jest po prostu jak pupcia niemowlaka, a myszka jeździ jakby pan Jezusek bosą stópką po tym chodził. No. No, tak jest. Jestem mega zadowolony. Także dzięki Ai za polecenie. Mam nadzieję, że się sprawdzi w boju. Tak jest. No. Zaczynamy drogę do Div Zero. Tak jest. Do Div Zero 5. No, zero to. No dobra, linka nie przegonimy, nie? No linka nie przegonimy, tak. Linka nie przebijemy. Fajnie jest z nim być w teamie. Tak jest. To wczorajszy news. Dobra, to tyle. Ja dziękuję ze swojej strony. Dobra, dzięki w takim razie. Dzięki Radker. To co, chłopaki, no my dzisiaj nie będziemy nic streamować, bo idziemy ćwiczyć, jutro też pracę, cały czas pracę, także, bo link tutaj niestety no, na dupca, nie 24 na dobę. Czekaj, coś tam Marfin krzyczy. O, Marfin nie płacił na party. Ładnie, Marfin. Właśnie, Marcz, weź się za robotę, a nie te jointy skręcasz z kubańcu. Kasiorę to moi wyślij. No. No, właśnie kręci, no. Dobra, czekaj, tak, wyślę. Dobra, poczekaj jeszcze, bo Marfin coś chce. Co chcesz, Marfin? Szybciutko. A, teraz mówią, że test na tanki, Marfin, dawaj. Okej. Okay. Za openingiem. O, macie pozdro od Natalki. No pozdrawiamy, świat pozdrawia Natalkę. Dobra. O, widać, okej. Okay. To co, żegnamy się. Tak jest. No i na miksa. Mówią, żebyś wbijał na miksa zaraz. Ale to najpierw jakieś tego, najpierw niech się rozgrzeje na jakichś arenach, na jakimś endzie czy coś, niech zobaczy tą myszkę w ogóle. No, jak będziesz zajmował...
Zanim to zrobię, to muszę jeszcze pozganiać niektóre osoby. Dobrze, dobrze, dobrze. No i dobrze. Pamiętaj, że jak zajmiesz kanał, to żebyś jakiś duży zajął, bo się zaraz zlecą, nie? Także no tyle. Dobrze. Także tyle, chłopaki i ludziska, kończymy. Jest fajnie, bardzo fajna podkładeczka, także jak ktoś to Rotker tam zna i Kloze wie, gdzie kupić, gdzie na miary. Ja nie będę reklamował jeszcze, moja jeszcze nie przyszła, także ja jeszcze nie wiem. Dobra, Rotkerek, to możemy się tu rozłączać, bo ja i tak mam udostępnianie ekranku, także ty już tam możesz zawijać, wyłączać lapka i ten, i kończymy tutaj. To dzięki, pożegnaj się ładnie jeszcze, Rotker. Cześć wszystkim. Cześć wszystkim. Do zobaczenia na serwerach. Tak jest, do zobaczenia. I ciach. Dobra. Tam. Co, już nie ma mnie na streamie? Tak jest, już cię nie ma. Już cię nie ma, już cię nie widać. Dobra, rozłączam tu też. Dobra. Było fajnie. Zobaczymy, niech podłączy. Niech podłączy. Zobaczymy, jeżeli jego skill jeszcze skoczy. Dajmy na to te 10%, bo więcej nie żądam. Ale o 10%. No, to już będzie. To już będzie dobrze. No, to już nie będzie tragedii. No, nie, rewelacji nie będzie, ale nie będzie tragedii. Także dzięki. Szybciutki opening. Artisan. Tak. Ninja. Co on tu kupił model? Mid FX-a. A, bo tu ile tu serii jest w ogóle. Okej, okay, to cała strona taka jest. Rozmiarowo tylko duże to jest, no ale to nic. No to każdy lubi, nie? Małe, duże, średnie, no. Można powiedzieć jak z balonami. Dobra, dzięki. Jak coś, jak będą jakieś duelki, czy będzie jakaś liga, no oczywiście jak będzie GetQuad czy coś, no to będziemy wbijać. Dzisiaj na szybciutko tak chcieliśmy tą, Rotker chciał wam pokazać tą podkładeczkę, także na dzisiaj wystarczy. Dzięki i trzymajcie się, do później.